Doskonała dykcja, bezbłędne akcentowanie, wypracowane gesty i wreszcie oryginalna uroda. Wszystko to sprawia, że nie sposób oderwać oczu od polskich aktorek grających w filmach z lat 60. Wtedy błyszczały, a dziś? Zobaczcie, jak potoczyły się ich losy. Plotkarnia. W 56 roku Beata Tyszkiewicz zagrała Klarę w Zemście Aleksandra Fredry w reżyserii Antoniego Bochdziewicza i Bohdana Korzeniewskiego. Już wtedy urzekła polską publiczność. W 1973 roku pani Beata otrzymała bez egzaminu uprawnienia aktorskie z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Aktorka gra nieprzerwanie od ponad 50 lat. Często mówi się o niej dama polskiego kina i jest w tym określeniu sporo prawdy. Tyszkiewicz zagrała w niemal 100 produkcjach. Jej najlepsze i najpopularniejsze role to Izabela Łęcka w Lalce, księżna Elżbieta w Popiołach oraz Berna w Seksmisji. Pani Beata nigdy nie zniknęła ze sceny. Właściwie każdego roku grała w jakiejś produkcji. Ostatnio mogliśmy oglądać ją w Zakochanych, Placu Zbawiciela i Listach do M, a także jako jurorkę Tańca z Gwiazdami. Mimo upływu lat, aktorka ciągle urzeka doskonałą grą aktorską, elegancją i klasą. Plotkarnia. Magdalena Zawadzka debiutowała w wieku 18 lat w filmie Jana Rybkowskiego pod tytułem Spotkanie w bajce. Kolejnymi kreacjami utwierdziła swoją silną pozycję na polskiej scenie teatralnej. Żona zmarłego 5 lat temu Gustawa Cholubka zyskała popularność dzięki roli Basi Wołodyjowskiej w filmie Pan Wołodyjowski i serialu Przygody Pana Michała. Zagrała m.in. w Rozwodów nie będzie, Nocach i dniach, Goodbye Rockefeller i Łabędzim śpiewie. Mimo śmierci męża i trudnych chwil, których doświadczyła, Zawadzka ma się świetnie i cały czas możemy oglądać ją zarówno na szklanym ekranie, jak i na deskach teatru. Pani Magda wciąż wygląda znakomicie. Ostatnio można było ją zobaczyć w serialach Samo życie i Magda M. Plotkarnia. W latach 60. Pola Raksa uznawana była za najpiękniejszą polską aktorkę. W tamtych czasach złamała niejedno męskie serce. Bez wątpienia jej najlepszą i najbardziej charakterystyczną kreacją była Marusia z Czterech Pancernych. Do końca lat 80. aktorka grała na scenie teatru telewizji. Po latach przerwy w 93 roku pojawiła się w filmie Uprowadzenie Agaty i była to jej ostatnia rola filmowa. Karierę teatralną zakończyła w 97 roku w spektaklu Teatru Dramatycznego w Warszawie. Obecnie Pola Raksa nie pracuje jako aktorka. Gwiazda lat 60. zajęła się projektowaniem strojów i pisaniem o modzie. Plotkarnia. Elżbieta Starostecka znana jest głównie pokoleniu naszych rodziców, choć i my kilka lat temu mieliśmy okazję widzieć ją na szklanym ekranie. Artystka przez wiele lat była przede wszystkim aktorką teatralną. Grała w teatrach warszawskich i łódzkich. Dopiero kiedy zaczęła pojawiać się w filmach, zyskała większą popularność. Za dwie najważniejsze role w swoim życiu uważa kreację Teresy z Nocy i Dni oraz Stefci Rudnickiej z Trędowatej. Nie bez znaczenia były również postaci Anny z Czarnych Chmur oraz Jadwigi z Rzeczpospolitej Babskiej. W latach 90. gwiazda na długi czas porzuciła aktorstwo. Przypomniała sobie o nim dopiero w 2001 roku, kiedy to mogliśmy oglądać ją w serialu Więzy krwi. Plotkarnia. Małgorzata Braunek w latach 60. onieśmielała swoją anielską urodą. Aktorka do tej pory jest aktywna zawodowo. Już w 69 roku została uhonorowana Nagrodą Złotego Grona za rolę Irki w Polowaniu na muchy. Sukces powtórzyła kilka lat później, kiedy podbiła serca widzów rolą Oleńki w Potopie. W sumie zagrała w przeszło 20 filmach. Ostatnio mogliśmy oglądać ją w serialach Pensjonat pod Różą, Bulionerzy oraz wszystkich częściach Domu nad Rozlewiskiem. W życiu prywatnym Braunek jest buddystką i wspiera organizację na rzecz praw człowieka w Chinach. Znaczną część funduszy przeznacza też na pomoc schroniskom dla zwierząt. Plotkarnia. Trudno wytypować najpiękniejszą aktorkę lat 60. Każda z nich miała w sobie coś niezwykłego, czego bardzo często brakuje obecnym gwiazdom. Plotkarnia. Która z aktorek lat 60. zasługuje na miano najpiękniejszej? Piszcie na forum, klikajcie również w facebookowe Lubię To i odwiedzajcie nasz profil.
Wysyłajcie też pomysły na nowe odcinki na adres plotkarnia@wp.tv. Cześć!